innowacje wprowadzać, no ale znów zero konkretów. Rząd tylko zabiera, a nie daje. Nie będzie drugiego kierunku bezpłatnego, no dobrze, ale dajmy coś w zamian. Dlatego PJN proponuje, aby 400 zł na każde dziecko miesięcznie i dodatkowo 200 zł na konto edukacyjne. Jeśli już mamy płacić, to dajmy tej rodzinie pieniądze na to. Nie traktujmy rodziny jak patologię, która nie potrafi rozporządzać się pieniędzmi, a te pieniądze dajemy urzędnikom, którzy, no wiadomo, połowa trafia po prostu na pensje, a nie do ludzi, do których powinna. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, największym problemem jest chyba brak decyzyjności urzędów i brak stabilizacji sytuacji podatkowej. Przedsiębiorca działa w sytuacji niepewnej, nie wie, jakie będą podatki. Moje ugrupowanie partyjne było niedawno dowiedzieć się, jakież to podatki mają być po wyborach, ale niestety jest to chyba wróżenie z fusów, skoro nikt nie potrafi odpowiedzieć. Jeśli chodzi o brak decyzyjności urzędów, postulujemy 30 dni na wydanie urzędowej decyzji. Jeśli urzędnik nie jest w stanie w tym czasie jej wydać, jest domniemanie pozytywnej decyzji. Druga sprawa, 90 dni na sądy cywilne i administracyjne, wyrok sądu musi zapaść. Jeśli nie, to sąd płaci odszkodowanie, a nie sytuację mamy podobną jak Roman Kluska, tudzież inni. Dla młodych przedsiębiorców proponujemy 20 tysięcy i tutaj nie opowiadamy bajek, że ZUS-u nie będą płacić, tylko no uważamy, że skoro zakłada się firmę... Nie przerywamy, tak, dziękuję bardzo. ZUS po 90 dniach, ponieważ chyba każdy, kto zakłada firmę, nie narzeka na zbytnią ilość pieniędzy. Więc no, najpierw rozkręćmy biznes, a dopiero za niego płaćmy, za to, że działamy w naszym kraju. Dla rolników, uważam to do tej pory dla rolników, ponieważ brak konserwacji rowów i rzek, brak systematycznej melioracji prowadzi do podtopień piwnic w miastach i również do utraty plonów. I uważam, że no, należałoby się tym zająć, skoro spółki wodne nie dają sobie rady. Może warto by było również na samorządy gminne zdecydować zadania, skoro nawet tu pan poseł powiedział, że samorządy lepiej sobie radzą z wykorzystaniem środków. No i pokrótce tyle. Mam nadzieję, że będę mogła dokończyć w następnym pytaniu. Ja chciałbym powiedzieć, że w naszym programie, przede wszystkim Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest projekt Narodowego Planu Rozwoju Melioracji i Retencji Wodnej, bo to jest olbrzymi problem. Także my opracowujemy taki program. Przepraszam. Panie pośle, to będziemy musieli odliczać czas, a nie mamy takiego urządzenia, co by do tyłu nam liczyło. W związku z tym prosimy o przestrzeganie czasu. Proszę państwa, jesteśmy za... Skończyliśmy odpowiedzi na 3 pytania, przy czym pozwolą państwo, że staraliśmy się unikać różnego rodzaju komentarzy i odniesień do państwa wypowiedzi. Natomiast ja pozwoliłem sobie w pewnym momencie jakby przybliżyć istotę pytania, bo chodziło o to naszym wyborcom, którzy sugerowali, żeby to pytanie właśnie zadać. Czy państwo mają dobre rozpoznanie rzeczywistych problemów społecznych, czy potraficie je nazwać i czy potraficie je usystematyzować, uszeregować w taki sposób, który pozwoli elektoratowi mieć orientację, które z nich są dla was najważniejsze, kluczowe. Nie pytaliśmy o politykę społeczną i politykę gospodarczą. Wiadomo, że te polityki zwykle są powiązane, bo trudno jest to rozdzielić. Pytaliśmy o, prosiliśmy o to, żeby państwo zidentyfikowali, nazwali, zdefiniowali i uhierarchizowali, przepraszam bardzo, rzeczywiste problemy społeczne współczesnej Polski. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie. Tu w międzyczasie pojawiły się pewne sugestie. Upłynęło już sporo czasu. Czy kontynuujemy? Czy będziemy, państwo będą chcieli mieć jakąś niewielką przerwę? Kontynuujemy. Kontynuujemy. Przekazuję w takim razie koleżance pałeczkę. Wyłączam mikrofon. A ja włączę mikrofon. Aczkolwiek kwoli komentarza takiego bardzo osobistego, ale nie tylko w imieniu wszystkich przedsiębiorców i naszej Izby Gospodarczej, powiem, że miałam ogromną nadzieję, że ktoś z kandydatów w tę stronę ma.
iść w ten. Dobrze. Bliżej pana Tadeusza, bardzo mi się podoba ta miejscówka. Proszę państwa, mieliśmy nadzieję, że któryś z kandydatów powie o braku ustawy o samorządzie gospodarczym. Ale pewnie to by był ten czwarty, prawda, problem. Pytanie czwarte, również 3 minuty. Jak pani, czy pan ma, jaki macie państwo pogląd w kwestii ubezpieczeń, jeśli chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą? Tutaj mówiliśmy o KRUS-ie, o różnych innych zobowiązaniach, 48%. A jeśli chodzi o ubezpieczenia właśnie tych osób, które prowadzą działalność gospodarczą, jaki jest państwa pogląd? I proponuję może pani Julia Pitera pierwsza. Przede wszystkim chciałam przypomnieć rzecz, która jest podstawowa i nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale wprowadziliśmy instytucję zawieszenia działalności gospodarczej. To był olbrzymi problem, który polegał na tym... To jest problem, który polegał na tym, że przedsiębiorcy, którzy nie otrzymywali z różnych powodów, nie mieli dochodów, musieli dalej płacić należne składki. Chodziło o to, żeby tą działalność mogli zawiesić po to, żeby nie płacić tych opłat. Więc to była ta rzecz, którą zrobiliśmy. Natomiast, co mogę powiedzieć? Bardzo bym chciała, żeby koszty pracy były jak najniższe. Z całą pewnością te koszty ubezpieczeń społecznych powodują, ich wysokość powoduje oczywiście, że koszty pracy rosną i w związku z tym naturalne jest, że przedsiębiorcy muszą bardzo ograniczać zatrudnienie ze względu na same koszty pracy. Dzisiaj, prawdę powiedziawszy, reforma tego, nie bardzo wyobrażam sobie, że była możliwa, jak długo nie zakończymy, jak się nie zakończy kryzys ekonomiczny, dlatego że pierwszą podstawową zasadą kryzysu jest to, że się nie dłubie w systemach, nawet jeżeli się wie, że nie usuwa się płatności z budżetu, dlatego że nie wiadomo, jaki one przyniosą skutek, dlatego wszelkie próby reformy podatków, o których mówiliśmy, one nie dlatego nie zostały zrealizowane, że nie wiem, straciliśmy wolę do tego, tylko po prostu dlatego, że nikt nie będzie eksperymentował na budżecie w sytuacji, w której jest sytuacja kryzysu. Natomiast z całą pewnością w momencie, w którym kryzys ekonomiczny już, że tak powiem, będzie zażegnany, jedna z pierwszych rzeczy, która będzie trzeba zrobić, to będzie trzeba obniżyć koszty pracy. Dlatego, że prywatny przedsiębiorca to są miejsca pracy. Ja bardzo często słyszę dzisiaj, że są jakieś grupy bezrobotnych i zawsze wtedy odpowiadam, że minęły czasy, kiedy wszyscy pracowali w budżetówce. Dzisiaj przeciwnie, krzyczymy na budżetówkę, że jest za dużo urzędników. Państwo nie tworzy już miejsc pracy. Dzisiaj miejsca pracy, ja nie wiem, pani jako przedsiębiorca mi pomoże, ale to jest blisko 80%, prawda? Chyba miejsc pracy to są miejsca pracy, w których pracują Polacy. W związku z tym, jeżeli mamy zwalczać bezrobocie, to trzeba tworzyć wszelkie możliwe rozwiązania, które będą powodowały, że prywatni przedsiębiorcy będą mogli organizować miejsca pracy. To jest jedna z przyczyn, dla których rząd postawił na rozwój infrastruktury. Chodzi o to, żeby mogli się osiedlać przedsiębiorcy ze swoimi, nie osiedlać, tylko inwestować, żeby powstawały nowe miejsca pracy, a za tym muszą pójść te obniżenia kosztów. To z całą pewnością, ale żebym dzisiaj miała odpowiedzieć w sposób odpowiedzialny, że to będzie pierwsza decyzja po wyborach, to zdajemy sobie sprawę, że na pewno nie. Natomiast niewątpliwie trzeba to zrobić, jak minie kryzys. Dobrze, także co do systemu ubezpieczeń społecznych, to tutaj mieliśmy niedawno tą sprawę słynną z OFE, która przyczyni się do tego, że w przeciągu 14 lat państwo będzie miało dług u obywateli w wysokości 220 miliardów złotych. Przekazanie składki przekazanie do ZUS-u naszych prywatnych pieniędzy jest nie tylko niekorzystne dla gospodarki i dla nas jako przyszłych i obecnych emerytów, ale również
jest pogwałceniem naszych praw do własności i powoduje brak wiary w państwo i w postanowienia ustawowe. Nie było tutaj zerwaniem, jest również dialogu społecznego. Ja też mam tutaj żal do Senatu, że w przypadku sprawy z OFE nie podjął w ogóle dyskursu, tylko zatwierdził bez żadnych poprawek zaproponowaną przez Sejm ustawę, która, tak jak podkreślam, jest według ekspertów ustawą niekorzystną dla nas jako obywateli. Oczywiście ubezpieczenia społeczne wymagają radykalnej reformy, wymaga tego również KRUS, tak jak tutaj nie postulujemy zniesienia KRUS-u, jednak wymagane jest zwiększenie składki od przedsiębiorstw rolniczych, od tych największych gospodarstw, które są przedsiębiorstwami. I dążenie do wyrównania składek zarówno w sektorze, we wszystkich sektorach. Najlepiej będzie, tak jak tutaj pani posłanka wspomniała, oczywiście należy dążyć do obniżenia kosztów pracy, bo tylko wówczas jest możliwy rozwój gospodarczy i tylko wtedy pracodawcy będą dawać i stwarzać kolejne miejsca pracy, które powodują, iż nasz kraj się rozwija. Także to tyle mam do powiedzenia na temat ubezpieczeń społecznych. Dziękuję bardzo. Bo pani minister pytała mnie o to, jak zrozumiałem, dlaczego jesteśmy we frakcji konserwatywnej w Parlamencie Europejskim, to ja tylko chciałem odpowiedzieć, że dlatego, że nie jesteśmy liberałami. Natomiast, proszę państwa, jeśli chodzi o ZUS, to tutaj przede wszystkim, bez wiele problemów z tym związanych, przede wszystkim pewna zawiłość przepisów. To wiem, że dla przedsiębiorców jest bardzo trudne często do przebycia, dlatego chcielibyśmy wprowadzić za wzorem urzędów skarbowych wiążącą interpretację, żeby każdy przedsiębiorca mógł się zapytać i otrzymać odpowiedź o interpretację przepisu i później to jest jakaś wykładnia, jak ma postępować, bo dzisiaj z ZUS-em, bo z urzędem skarbowym, tak jak państwo wiecie, jest, natomiast tak nie jest z ZUS-em i tutaj jest tak, że te interpretacje często się od siebie różnią i urzędnicy ZUS-u też mają często problemy, jak to interpretować. Także to jest bardzo...